Kirby the Lotter nie lubi, gdy ktoś mówi Kirby the Lotter. Kirby the Lotter to jadny z Frederick County w Maryland. Kirby the Lotter uczy się właśnie, co się dzieje, gdy na siłę chcesz zamknąć ludziom usta. Jego imię pojawiło się w The Frederick News Post i the Lotter stwierdził, że będzie dobrym pomysłem napisanie na Facebooku, że jego imię zostało w artykule bezprawnie użyte. Niezliczone media podchwyciły temat i zrodził się hashtag Kirby the Lotter. Kirby the Lotter, wiesz, że skoro sprawujesz urząd publiczny, możemy użyć twojego imienia, prawda? Możemy cię wsadzić w różowy tutu, jeśli chcemy. Słyszałeś o efekcie Barbary Streisand? Im bardziej chcesz, żeby coś ucichło, tym bardziej to się rozprzestrzenia. Więc zanim zaczniesz pisać pozwy, zapoznaj się z prawem Kirby the Lotter. Ale nie martw się, Kirby the Lotter. Jutro na pewno znajdziesz nowy sposób, by zrobić z siebie dupka. A my i internet będziemy gotowi i momentalnie pokażemy ci twoje miejsce. I zadbamy o to, byś nigdy o nas nie zapomniał. Kirby the Lotter.